Samochodem ciężarowym jeżdżę od 13 lat. W Rabenie jestem od pół roku. W charakterze kierowcy, doświadczenia 13 lat. Dotychczas były tylko diesle. Pierwszy raz elektrykiem jeżdżę. Od 6 lat jeżdżę samochodami ciężarowymi. Od roku mam doświadczenia na pojeździe z silnikiem elektrycznym. Raczej same plusy. No najważniejszą zaletą to jest cisza i komfort jazdy. Mniej drgań, dynamiczność, auto zbiera się od samego początku. Przy tym elektrycznym silniku też skrzynia bardzo fajnie pracuje. Nie czuć praktycznie zmiany biegów. Wiadomo, jak przychodzimy do pracy, to kilka godzin w tej kabinie musimy spędzić. Nie czuję się tak zmęczony, jak po jeździe z silnikiem spalinowym. Sposób ładowania jest przyjemniejszy w elektryku z racji, że no, jest szybki, bezpieczny, nie wydziela żadnej woni. Czy kierowanie elektrykiem jest dla mnie wyróżnieniem? Oczywiście, jest to pierwszy pojazd w Polsce. Jesteśmy naprawdę bardzo rozpoznawalni. Wydaje mi się, że jest to auto przyszłości. Jest ekonomiczny, ekologiczny i daje duży plus dla środowiska, co w dzisiejszych czasach jest istotne. Udaje nam się w różny sposób pozyskiwać od natury energię, czy to ze słońca, czy z wiatru, więc uważam, że i samochody elektryczne mają na dzień dzisiejszy przyszłość. Jak się rozbuduje sieć ładowarek, to będzie spełniać swoje zadanie. Jeżeli któryś z kolegów po fachu miałby dylemat, czy wsiąść za kierownicę elektryka, to zdecydowanie polecam. Mniejsze zmęczenie, mniejszy hałas, no i frajda z jazdy.